Także jest okej. Wszyscy są. Zamknij drzwi. Otwieram obrady 13. sesji Rady Gminy Niechlów oraz witam przybyłych na dzisiejsze obrady radnych gminy Niechlów, zastępcę wójta gminy Niechlów pana Michała Frąckowiaka, skarbnika gminy panią Agnieszkę Przybylską, panią adwokat Magdalenę Kruszewską, sołtysów z terenu gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. W dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Sesję zwołano w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506. Napisany wniosek wójta. Zwołanie sesji podyktowane jest podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr 101 łamane przez 2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr 11 łamane przez 82 łamane przez 2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zastępcy wójta gminy Niechlów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Przeczytam teraz porządek obrad. Pierwszy punkt. Otwarcie 13. sesji Rady Gminy Niechlów. Drugi punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr 101 przez 2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr 11 łamane przez 82 przez 2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zastępcy wójta gminy Niechlów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Trzeci punkt. Wolne wnioski i zapytania. Czwarty punkt. Zamknięcie obrad 13. sesji Rady Gminy Niechlów. Otwieram dyskusję. Czy do porządku obrad ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Słucham Państwa, radny. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy do przegłosowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła proponowany porządek obrad. Głosami za 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przystępujemy do punktu drugiego. Przyjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr 101 łamane przez 2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr 11 łamane przez 82 przez 2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zastępcy wójta gminy Niechlów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Krzysztofa Witczaka o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Niechlów w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr 101 na 2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr
11/82/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zastępcy wójta gminy Niechlów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Paragraf pierwszy. Wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr 101/2019 rok Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr 11/82/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zastępcy wójta gminy Niechlów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzyć przewodniczącemu Rady Gminy Niechlów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Niechlów Stanisław Galan. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowaną przez Komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Danutę Skorupską o opinię wypracowaną przez Komisję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Eryka Mielsarka o opinię wypracowaną przez Komisję. Komisja opinię wypracowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Krzysztofa Witczaka o opinię wypracowaną przez Komisję. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę nr 13/101/2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr 101/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr 11/82/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia zastępcy wójta gminy Niechlów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Głosami za 6, przeciw 0, wstrzymało się 6. Dziękuję. Przystępujemy do punktu trzeciego. Wolne wnioski, zapytania. Słucham Państwa. Kto ma jakieś sprawy? Proszę. Szanowni Państwo, ja akurat chciałbym skorzystać z okazji, bo na poprzedniej sesji nie byłem obecny. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. W dniu wczorajszym pan wójt był akurat u nas na świetlicy, więc też dziękowałem, ale to szczególne też podziękowania kieruję w stronę radnych, bo w zeszłym miesiącu akurat u nas została zamontowana siłownia zewnętrzna i muszę Państwu powiedzieć, że no dawno nie widziałem tylu ludzi na placu. No rzeczywiście ożywiło to nie tylko naszą miejscowość, bo wielu ludzi przejeżdżających czasami rowerami, różnymi pojazdami widzę, że zagląda w to miejsce i po prostu dosyć aktywnie też to wykorzystują. Także chciałbym serdecznie Państwu radnym i oczywiście wójtowi i pracownikom gminy też podziękować. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Chciałbym prosić o
W miejscowości Sieciny naprzeciwko sklepu był wymieniany słup energetyczny, został on przesunięty. Po przesunięciu tego słupa została po prostu nienaprawiona kostka, która się tam znajdowała i kawałek krawężnika. Prosiłbym o powiadomienie odpowiednich służb, żeby przywrócili to do stanu użyteczności, ponieważ jest to chodnik użytkowany przez większości mieszkańców Sicin w drodze do kościoła, po prostu celem zapobieżenia jakichś wypadków bądź ewentualnych innych zdarzeń. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Nie ma dzisiaj pana kierownika tutaj do spraw technicznych, ale może tak poinformuję, a być może jest na urlopie albo po telefonicznie będę próbowała się też skontaktować. Chodzi o to, że w miejscowości Wroniniec, jadąc od strony Niechlowa, prawa strona oświetlenia od początku miejscowości do numer posesji 40, nie działają lampy. Nie świecą po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 4. Zamknięcie obrad 13 sesji Rady Gminy Niechlów. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 13 sesja Rady Gminy Niechlów zamykam obrady i dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję.